Jak ubrać się na Sylwestra? To jest pytanie, które zadaję sobie najczęściej o tej porze roku każda z nas. I dlatego dzisiaj przygotowałam dla Was 8 propozycji stylizacji, czyli po 2 stylizacje dla każdego typu sylwetki. Zapraszam Wam, to kiedyś bardzo wierzono w to, że kiedy już będzie Sylwester, otwierało się drzwi na oścież, żeby zaprosić nowy rok do środka. Ja się nazywam Agnieszka Nortej i jestem stylistką. Od 17 lat pomagam kobietom w tym, żeby świetnie się czuły każdego dnia w ubraniach, które na sobie noszą. I także napisałam na ten temat książkę, a to jest mój kanał, na którym właśnie dzielę się z Tobą moją wiedzą, wskazówkami stylizacyjnymi, spojrzeniem też na modę. I jeśli masz ochotę, oczywiście zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostania ze mną. Dzisiejszego odcinka komponowałam dla Was zestawy stylizacyjne. No i przyszło do mnie coś takiego, że no przecież hej Aga, jest Sylwester, a podczas zabaw sylwestrowych różne też fajne zabawy się wymyślą. No i zaczęłam szukać w internecie, szperać, czytać, jak to kiedyś było, jakie fajne zabawy ludzie przygotowywali, wymyślali, w jaki sposób się bawili kiedyś. No i znalazłam dla Was takich kilka smaczków. Ja często też spędzam Sylwestra z córką i też przygotowujemy sobie różne fajne rzeczy do jedzenia, kupujemy balony, dmuchamy, wieszamy, tak żeby była taka atmosfera właśnie imprezowa, żeby ten rok pożegnać, a nowy przywitać. No ja tak najczęściej spędzam Sylwestra. Dajcie znać w komentarzu, jak Wy w tym roku spędzacie Sylwestra. Jestem bardzo ciekawa. I to, co wyczytałam, to kiedyś bardzo wierzono w to, że kiedy już będzie Sylwester, otwierało się drzwi na oścież, żeby zaprosić nowy rok do środka, żeby to dało właśnie obfitość, a w dzień Sylwestra pilnowano, gospodarze domu pilnowali tego, żeby było bardzo dużo jedzenia i wszystko pod dostatkiem, właśnie zapełniali piżarnie różnym jedzeniem, żeby to miało właśnie dać taki komfort, że w nowym roku nigdy nie zabraknie tego jedzenia, wody, ognia, no i po prostu, że będzie taki dobrobyt i dostatek. Wierzono również, że w dzień Sylwestra fajnie jest mieć coś nowego na sobie, dlatego że po tej północy witamy nowy rok i mamy już też taką namiastkę tego, że no mamy coś nowego na sobie, że coś starego żegnamy, a coś nowego właśnie wita również w postaci ubrania ten nowy rok. No i robiono sobie różne żarty, nawet kradzieże uznawano za takie duże żarty, że tak powiem, sylwestrowe. Zatykano w ogóle kiedyś kominy, jakieś sanie wkładano na dach. Ale to oczywiście było brane wszystko na żarty. Dzisiaj jak ja sobie o tym pomyślę, jakby ktoś tak zrobił, no to raczej nie byłoby fajnie. Ale kiedyś po prostu było to taką tradycją. No i wymyślano różne zabawy. Wierzono w to, że kiedy na przykład banknot o bardzo dużym nominale włoży się do buta, to też również zwiastuje to dużą obfitość w nowym roku. No i różne zabawy, wiecie, przekładanie bucików, kto pierwszy wyjdzie za mąż i tak dalej, takie różne fajne, wesołe rzeczy wymyślano. W dzień Sylwestra oczywiście wierzono w to również, że nie sprzątamy ten dzień, zostawiamy na same przyjemności też dla siebie, tak żeby było również tak obficie właśnie w różne przyjemności na nowy rok dla nas. Jestem ciekawa właśnie, jak Wy spędzacie Sylwestra. Dajcie znać w komentarzu, czy również wymyślacie jakieś zabawy, czy spędzacie tym razem w gronie rodzinnym, czy też wybieracie się na jakąś zabawę, imprezę. Podzielcie się ze mną w tym komentarzu. I co? Myślę, że możemy zaczynać stylizację. Lecimy! Yeah.
pierwsza stylizacja to jest taki zestaw dla sylwetki T, czyli takiej sylwetki, która ma szersze ramiona od bioder. Dlatego też wybrałam górę tutaj tej stylizacji, tego ubrania, która ma wycięta właśnie dekolt w literkę V. Dzięki temu ramiona stają się smuklejsze. I tą górę, którą mam tutaj na sobie, to są w ogóle też body, słuchajcie. To są body. Tutaj są zapinane, tak żeby nam się dekolt za bardzo też nie rozchodził. I to są body z Orseja. Bardzo są wygodne, fajne. Nie przypuszczałam nawet, że tak fajnie będą wyglądały, tak fajnie będą leżały. I do tego mam spódniczkę z firmy Medicine, świetnie się komponuje. I do tego też mam rajstopy niewidoczne, Invisible, Sableska Gabriela. I zakładam do tego też szpilki z manufaktury obuwia polskiej marki. Też Wam kilka razy już je pokazywałam. Nawet robiłam kiedyś takie wyzwanie 6 godzin w szpilkach na Instagramie. I przetrwały moje stopy, wszystko z nimi było super i były bardzo, bardzo wygodne. Także z pewnością na Sylwestra, na takie, wiecie, duże, duże, całomocne tańce będą nadawały się idealnie. I do tego oczywiście torebeczka jako uzupełnienie stroju z ozdobami też takimi złotymi z Oriflame. Dajcie znać, jak Wam się ta stylizacja podoba. Druga stylizacja dla sylwetki T, również właśnie z dekoltem V, dekoltem Serek. I ona jest wyciągnięta z mojej szafy, dlatego że już ją przez jakiś czas w mojej szafie mam. Być może widziałyście ją już wcześniej kiedyś, jak też pokazywałam. Ona jest bardzo zdobna, strojna, taka idealna po prostu na Sylwestra, bo w ten dzień wiadomo, trzeba po prostu błyszczeć. No i do tego dodaję sandałki cieliste w tym samym kolorze. No i tak się prezentuje całość. I możemy iść na Sylwestra. I kolejna stylizacja, a pierwsza dla sylwetki O. A sylwetka O charakteryzuje się tym, że ma trochę więcej ciała w okolicy brzuszka. I te sylwetki świetnie wyglądają właśnie w kombinezonach, dlatego przygotowałam propozycję kombinezonu. Dodatkowo to, co pomaga okryć ten lekki brzuszek, to to, jak są jakieś udrapowania właśnie w tym miejscu. Tutaj też są takie fajne, delikatne zakładki, także to powoduje, że wtedy tego brzuszka tak mocno po prostu nie widać. I do tego ubrałam zdobne takie kolczyki srebrne z Abby Wings i dodaję do tego też szpilki, które już jakiś czas w swojej szafie mam. To jest polska firma L37 i one mają taki fajny, widzicie, ozdobnik w postaci takich frędzelków, także też coś fajnego na dole sylwetki się dzieje. I do tego dodałam też czerwone usta. No i dodajemy torebkę, którą też już jakiś czas mam w swojej szafie. Pamiętam, jak dla firmy Molton doradzałam klientkom właśnie jeden dzień w Warszawie w połączeniu zestawów. I właśnie wtedy zobaczyłam tą piękną torebkę, którą stwierdziłam, że muszę absolutnie mieć, która mi idealnie właśnie pasuje też do tego zestawu. No, ma tutaj fajne takie ozdobne ćmy. I druga stylizacja dla sylwetki O to jest sukienka, która również ma właśnie udrapowania tutaj na wysokości brzuszka, tak żeby go fajnie przykryć. I ona tutaj ma też do zawiązania takie sznureczki, jak widzicie, które mogą sobie po prostu leżeć pusto, luźno tak puszczone, albo można zawiązać sobie w ten sposób, lub też po prostu na
kokardę i to jest sukienka, którą już też jakiś czas mam w swojej szafie, już nawet kilka lat, także mogłyście też ją zobaczyć wcześniej, być może jak pokazywałam. I do tego dodaję czarne szpilki, rajstopy również Zableska Gabriela. Naprawdę są wspaniałe, świetnie, w ogóle ich nie widać na nogach. Też o nich wspominałam i pokazywałam Wam podczas nagrania odcinku, jakie rajstopy też wybrać. Także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia, jeśli nie widziałyście. No i tak się prezentuje całościowo ta stylizacja. Pozycja dla sylwetki S, czyli sylwetki, która ma równą szerokość ramion do szerokości bioder. I wybrałam tutaj taką sylwestrową, mieniącą się sukienkę w kolorze srebrnym z H&M-u. Do tego kolczyki również z H&M-u, pierścionek z kuleczkami Grof, który też Wam wcześniej już pokazywałam na Instagramie często. No i do tego dodajemy buciki oczywiście. Pokażę Wam jeszcze z tyłu najpierw tą sukienkę. Ona też ma taki dekolt, który jest dosyć mocno wycięty, dlatego może nam być trochę na początku imprezy chłodną. I przygotowałam tutaj buty, czarne szpilki, do tego również z manufaktury, te, które już poprzednie widziałyście. I właśnie dlatego, że na początku imprezy też jest chłodno, dodaję do tego czarną marynarkę, która będzie mi fajnie się komponowała też kolorystycznie do szpilek, jak i oprawek moich okularów i do tej srebrnej sukienki. Stylizacja dla sylwetki S z plisowaną bluzeczką i tutaj taką srebrną ozdobą przy szyi. Do tego też srebrne kolczyki z H&M-u i spodnie zdobione. To jest taka stylówka na domówkę, bym powiedziała, sylwestrową. Dlatego, że jest ona bardzo też wygodna. Te spodnie z tyłu są całe czarne, a z przodu mają, jak widzicie, takie ozdoby. Kiedyś miałam je kilka lat temu ubrane podczas jednego z wystąpień. A bardzo są wygodne, super. I do tego oczywiście szpileczki czarne. Bardzo wygodne, też są faktury, to są te, które już poprzednio też widziałyście. I torebeczka czarna Oriflame. I mogę iść na domu. Stylizacja dla sylwetki A. Sylwetka A charakteryzuje się tym, że ma trochę szersze biodra od ramion. Czyli tutaj będziemy zwracały uwagę w górnej części sylwetki, a w dolnej części będziemy się ubierały bardziej spokojnie. Dlatego wybrałam tutaj właśnie body z Intimissimi, bardzo zdobne, mieniące się, totalnie sylwestrowe i pokazywałam Wam już je też raz wcześniej i również na moim Instagramie. I do tego wybrałam gładkie spodnie, buty, szpilki, te również standardowe, które pasują tak naprawdę do prawie każdej stylizacji, której Wam dzisiaj też pokazuję. No i pokażę Wam z tyłu, jak prezentują się też te body, dlatego że one właśnie też zwracają uwagę tym, że mają wycięte plecy. I do tego jest taki specjalny biustonosz, jak widzicie, to jest biustonosz, te paski z tyłu, także fajnie się prezentuje i razem też komponują. To jest taka, taka stylówka też, można powiedzieć, na domówkę, też można sobie w niej usiąść wygodnie i oglądać filmy. I druga stylizacja dla sylwetki A, te same body, zmieniłam dół na spódniczkę, taką skórkową i dodaję do tego oczywiście niezawodne czarne szpilki i rajstopy. Także tak się prezentują wszystkie stylizacje w dzisiejszym odcinku. Jestem bardzo ciekawa, która z nich przypadła Wam
Najlepiej, najbardziej też do gustu. Co Wam najbardziej się w dzisiejszych propozycjach podobało? Dajcie znać. To wszystkie stylizacje na dziś. Życzę Wam szalonego Sylwestra, pięknego, pełnego zabawy, radości i mnóstwa samych, samych dobrych rzeczy. I tego życzę Wam również w nowym roku. No i co? Spotykamy się w nowym roku, po Sylwestrze. Zapraszam Was do pozostania ze mną, do subskrybowania mojego kanału, dlatego że już na przyszły rok przygotowuję dla Was i planuję mnóstwo, mnóstwo kolejnych filmów na moim kanale. Miłej zabawy. Pa, pa!